No dobra, 2016 rok przyniósł takie serie jak Hitman Codename 47, Toy Story 2, Gumy Turbo 2, Ed, Edd i the Miss Adventures, saszetki Lego, Władcy Much, saszetki z Minecraft czy saszetki z Pokémon Go. Takie były te główne serie. Do Hitmana wróciliśmy po jakimś czasie, ponieważ to też był chyba reboot, z tego co pamiętam. Toy Story 2 rozpoczęło Kidzone, o którym w ogóle, słuchajcie, pierwsze wzmianki były w 2015, w 19 lutego dokładnie były pierwsze wzmianki o takiej serii, ale lećmy teraz już do Mr. X-a, którego w sumie nie było, ale były informacje. Zaczynajmy. Jednak zacznijmy od początku roku, 3 stycznia, Sylwester na Grove Street 2015. Odcinek powstał tak późno, ponieważ no tutaj bawiliśmy się dużo z modyfikacjami z Dragon Ghostem, który również tworzył modyfikacje do Sylwestra na Grove Street i nie wyrobiliśmy się na Sylwestra, dlatego odcinek wleciał po nowym roku, ale jako 2015, jako ten Sylwester. No i moim zdaniem to jest jeden z lepszych Sylwestrów, jeden z lepszych filmów Sylwester na Grove Street, jaki powstał. Także jeżeli jeszcze nie widzieliście, nadrabiajcie koniecznie, bo warto. 5 stycznia powstał też film z podsumowaniem 2015 roku, ponieważ tak jak już wspomniałem, to był naprawdę jeden z lepszych czasów na moim kanale i w ogóle dla mojego kanału 2015 rok to był najlepszy rok chyba w całej historii, tak mi się wydaje. 30 stycznia powstał film z unboxingiem mojego nowego sprzętu do nagrywania, karta graficzna, mikrofon, chociażby ten, z którym nagrywam teraz i z tym pod filtrem i tak dalej, także od 2015 nowy sprzęcik hula na moim, na moich filmach. No i słuchajcie, 8 kwietnia. 8 kwietnia to był film Czemu nie ma nowych filmów i w tym wspomniałem o Mr. X. W tym filmie powiedziałem, że nie mam pomysłów, nie mam modów i wstępna data premiery odcinka to był maj, czerwiec. To w ogóle jak ja o tym, bo oglądałem to jeszcze raz, naprawdę to była beka trochę, tak na przestrzeni czasu, ale taka była prawda. Słuchajcie, ja do tego kwietnia nie miałem pomysłu na odcinek, nie wiedziałem, co ma się pojawić w odcinku, nie miałem też modyfikacji, no bo nie miałem pomysłu, to nie miałem modów, a chciałem, żeby to było coś specjalnego, także no szukałem, ale się nie doszukałem niestety i do tego 2016 roku, gdzieś tam do kwietnia, no niestety brak totalnie pomysłu na Mr. X. Zapomniałem też o jednej bardzo ważnej serii, Hitman 2, ruszył 11 czerwca, to był taki odcinek pilotażowy, a 28 lipca pierwszy pełnoprawny odcinek. No seria z Hitmana 2 też jest zawieszona, dlaczego? Dlatego, iż po prostu się strasznie denerwuje i triggeruje, nie idzie mi totalnie ta gra. Nie raz miałem już okazję nagrywać odcinek kolejny z Hitmana 2, ale za każdym razem nie mam rangi cichego zabójcy i po prostu ja nie chcę wrzucać odcinku z gry Hitman 2 Cichy Zabójca, gdzie ja nie mam rangi Cichy Zabójca, wiecie o co chodzi, także słabo. Nie zapisałem sobie też tej bardzo ważnej rzeczy, a powinienem. 12 lipca ruszyła seria 20 minut z i było to takie przekształcone Let's Play, czyli zagrajmy w grę z 2012 roku i tam w 20-minutowy gameplay, jak przedstawiałem wam różne gry, także 12 lipiec to jest premiera właśnie tejże serii. 1 września ruszyłem z serią Władcy Much Wrzut na D, i pierwszy odcinek jest zbanowany przez Polsat, niestety. Także pierwszego odcinka nie uświadczycie, ale dwa pozostałe jak najbardziej. Także mimo wszystko zapraszam. 7 września pojawił się specjal na 50 tysięcy subskrypcji. I wtedy słuchajcie, po raz chyba już nie wiem który, ponieważ planowałem się ujawnić na 5, na 10 i na 50 tysięcy subskrypcji, ale niestety się to nie stało. Na 50 tysięcy subskrypcji zrobiłem opening z drapek za 50 zł i był to specjal charytatywny, ponieważ wtedy cały dochód, znaczy dochód, wszystko to zarobiłem na tych zdrapkach, poszło na cele charytatywne i ja to rozłożyłem na kilka różnych osób, nawet może jak znajdę, to będzie screen z mojego fanpage'a, gdzie faktycznie te pieniądze zostały przekazane przeze mnie. To taka mała pierdółka, ale 12 października powstał gameplay z gry Wilki i Zając 2. Jest to o tyle ważny dla mnie materiał, ponieważ Wilki i Zając to moja bajka dzieciństwa, bardzo lubię te postaci, a samą grę znam totalnie na pamięć. Cała gra w jednym odcinku, tam półgodzinny odcinek chyba z tego wyszedł. Naprawdę bardzo fajna gra, mega miłe wspomnienia z dzieciństwa, także wow. Nie wiem, czy tam widać może gdzieś wilka i zająca. Nie widać niestety na półeczce, ale figureczki są jak najbardziej.
No i słuchajcie, kolejny film, dlaczego nie ma Mister X, 21 listopada, był właśnie tego typu materiał, czyli poczekajcie, pierwsza część, znaczy pierwszy film był w kwietniu, potem kolejny w listopadzie. I słuchajcie, w tym listopadzie ja powiedziałem, że pomysł już jest, gdzieś tam modyfikacje się robią, czy nawet są zrobione, coś takiego, już nie pamiętam dokładnie, ale faktycznie już wpadłem na pomysł, już wtedy wiedziałem, że będzie Jeff the Killer, słuchajcie. I ja tam nawet powiedziałem w tym filmie, że w tym filmie właśnie, że miał być chyba inny film, ale przeniosłem go na walentynki. I co ciekawe, pomysł z 2016 roku, z tego walentynkowego odcinka, będzie wykorzystany w nowym Mister X-ie, 36. Także ten pomysł z 2016 cały czas miałem w głowie i teraz go realizujemy. Mam nadzieję, że modyfikacje się udadzą, ponieważ pomysł jest ciężki do zrealizowania, ale mam nadzieję, że wszystko to wyjdzie. W tym samym filmie powiedziałem, iż na święta nie zostawię was z niczym i też na święta pojawi się jakiś film. No nie będzie to Mister X, ale będzie to coś związane z GTA. I pamiętam, że wtedy właśnie z Dragon Ghostem siedzieliśmy i robiliśmy modyfikację do Wigilii na Grove Street, która pojawiła się 25 grudnia. I był to pierwszy film, jeśli chodzi o Wigilię na moim kanale, który przyjął się naprawdę niesamowicie. Modyfikacje, które zostały zrobione, po prostu totalne, wow, naprawdę mega, mega wyszedł ten film, jeżeli nie oglądaliście, koniecznie nadróbcie. I jeszcze w grudniu taka mała seria z Postal 2, Christmas District in Suburbs, to była taka gra z mapą dodaną nową do Postala, taka trochę świąteczna. No i też 30 grudnia, słuchajcie, pojawiła się kolekcja gier 2016 i nie było Sylwestra na Grove Street, ponieważ nie miałem na niego pomysłu, a nie chciałem nic na siłę robić, także tak to wyglądało. Także 2016 rok bez Mister X'a, z dwoma filmami informacyjnymi, dlaczego go nie ma. No i tak to było. Brak pomysłu przez bardzo długi czas. Potem pomysł wpadł, były robione modyfikacje, ale zajęliśmy się Wigilią na Grove Street, żeby to wyszło na czas, także nie zajmowałem się Mister X'em w 2016 roku. 2017 rok na moim kanale to był jeden z tych roków, z tych lat, które były ciężkie pod wieloma względami. Pierwsza rzecz, nowe serie. Call of Juarez, Więzy Krwi, Mister X'owe wywiady, Hugo Tropikalna Wyspa, Postal 2, Korkociąg rządzi. Przez pierwsze dwa miesiące roku pojawiały się tylko unboxingi oraz jakieś tam gameplaye i słuchajcie, 6 marca premiera, start Call of Juarez, Więzy Krwi. Seria ta była ku pamięci zrobiona, ku pamięci mojego świętej pamięci wujka. I ta seria się po prostu zawiesiła. Zawiesiłem tą serię, po pierwsze nie podeszła mi po prostu ta gra. Mogłem zrobić jeden odcinek taki po prostu ku pamięci, niżeli całą serię. Zakończyłem tą serię po kilku odcinkach. Była niska oglądalność, ale jakby nie patrzyłem w ogóle w tym momencie na to. Po prostu ta gra średnio mi się podobała i nie miałem za dużej przyjemności z grania w nią, a nie chciałem czegoś robić na siłę. Dlatego też kilka tych odcinków z tej gry po prostu powstało. Potem seria została zawieszona i jest zawieszona do dzisiaj. 31 marca, 20 minut z Left 4 Theft San Andreas i to, słuchajcie, zapoczątkowało miniserię z tej właśnie gry, która bardzo dobrze się przyjęła. I słuchajcie, to też zapoczątkowało odcinki 20 minut z różnych modyfikacji związanych z GTA. Czy to było, nie wiem, GTA 4 San Andreas, GTA Sunrise, GTA United, GTA Underground, GTA... tam różne inne, nie wiem, Liberty City, znaczy GTA 3 na silniku GTA 4, coś takiego. Cała masa tych gameplayów była, która bardzo dobrze się przyjęła na moim kanale. 5 czerwca start Mister X-owych wywiadów z Mietkiem i właśnie wtedy był pierwszy odcinek i powiedziałem tam, że kolejny będzie po premierze 35 odcinka Mister X-a. I są w końcu pierwsze informacje o Mister X 35, takie konkretne. 1 lipiec, wakacje w GTA jako prolog do właśnie Mister X'a 35, czyli wakacje w GTA były prologiem Mister X'a 35, ponieważ to, co się działo w tym filmie, czyli wakacje, potem ciągnęło się w Mister X'ie 35. Także to już była, słuchajcie, to już był ten czas, gdzie ja już miałem w głowie ustalone, co będzie z Mister X'em, jak on będzie wyglądał, jaki będzie potwór, więc to już były, słuchajcie, czasy, gdzie już te modyfikacje miałem gdzieś tam robione i po prostu ja już byłem nakręcony, nahypowany na to, żeby w 2017
2019 roku zrobić premierę Mister X'a 35, ale się to nie udało z wielu powodów, o których powiem za chwilę. 23 sierpnia pojawił się odcinek 20 minut z 60 Seconds i była to taka króciutka miniseria, w sensie ten odcinek przerodził się w krótką miniserię. 16 października zrobiłem maraton z Hugo Tropikalnej Wyspy codziennie, co dwa dni pojawiały się odcinki z Tropikalnej Wyspy, 16, 20, 22 i 24 pojawiały się odcinki z Hugo Tropikalnej Wyspy, które również bardzo dobrze się przyjęły, a 3 listopada ruszyłem z Postal 2 Korkociąg Rządzi. I słuchajcie, tutaj dochodzimy do momentu, gdzie zaczęło się bardzo źle dziać w moim życiu, ogólnie w prywatnych kwestiach rodzinnych i nie tylko. Listopad i grudzień to takie czasy dla mnie bardzo, bardzo ciężkie. Nie będę wam opowiadał szczegółów, bo to są rzeczy prywatne, ale z takich rzeczy, którą się z wami podzieliłem nawet na fanpage'u, trafiłem do szpitala i spędziłem tam, jakoś nie bardzo długo, ale jednak kawałek czasu. I to też jakby odcięło mnie trochę od YouTube'a, od sieci i tak dalej. Po prostu nie miałem też chęci, weny tworzenia, ponieważ zły stan zdrowia, złe samopoczucie powodowało to, że ja kompletnie nie chciałem nic robić. Naprawdę, uwierzcie mi. I na tym zakończył się mój 2017 rok, jeśli chodzi o YouTube'a, a 2018 również był ciężki i również był pusty, jeżeli chodzi o materiały. A jak to wszystko wyglądało? Przekonajmy się. 6 luty był to film Upadek młodego youtubera i tam powiedziałem o moim złym stanie zdrowia, o tym, że ta końcówka roku była taka bardzo, bardzo średnia. Poza tym powiedziałem, że pracuję. Po prostu podjąłem pracę i pracowałem przez kilka miesięcy, przez co nie miałem w ogóle chęci, czasu, ochoty na YouTube'a, ponieważ wstawałem wcześnie, pracowałem po kilka godzin, wracałem do domu, jadłem obiad, trochę się czy zdrzemnąłem, czy nie, ale nie miałem totalnie ochoty na nagrywanie, na montowanie, nie miałem na to też czasu i nie chciałem też robić tego na siłę, żebyście zobaczyli, że te materiały są nudne, bo ja jestem po prostu zmęczony i tak dalej, przez co kanał po prostu stał w miejscu przez jakiś czas i filmy pojawiały się, słuchajcie, bardzo, bardzo rzadko, o tym powiem za chwilę, ale też powiedziałem w tym filmie, iż mam urwany kontakt z Dragon Ghostem, który nie skończył robienia dla mnie modyfikacji i urwaliśmy kontakt. Nie wiem, jak to dokładnie się stało, ale po prostu nie mieliśmy już kontaktu ze sobą i te modyfikacje nie były do końca zrobione. Ewentualnie, słuchajcie, bo to też tak było, że ja miałem bardzo, bardzo duży problem z tymi modami. Po prostu kolidowało jeden z drugim, one nie były tak dokładnie zrobione i jeżeli ja wgrałem na przykład dwa mody, to gra mi się wysypywała, jak dojechałem na miejsce pierwszego moda. Tak było, słuchajcie, w przypadku tej pierwszej Mister X-owej sceny, gdzie była ta impreza przy ognisku. Ja tam dojeżdżałem na miejsce i często mi po prostu crashowało grę. Musieliśmy to rozkładać na kilka różnych plików Cleo, czyli pierwszy plik na przykład odpowiadał za to, co się działo przy ognisku, drugi plik odpowiadał za to takie, gdzie była ta karetka, gdzie był ten gościu sanitariusz, gdzie były ciała i trzeci plik odpowiadał też za gapiów. Także słuchajcie, musieliśmy to rozdzielać na kilka różnych plików, było to bardzo ciężkie, bardzo pracochłonne i to też mega demotywowało. Jeżeli wchodzisz do gry, masz chęć nagrać, a gra ci się non stop crashuje, wysypuje, to nie masz ochoty tego robić. I ja tak właśnie miałem przez długi czas. Jeżeli chodzi o filmy, które pojawiały się, słuchajcie, w 2018 roku, było ich bardzo, bardzo mało, słuchajcie. Tak naprawdę tak, 24 luty, 19 marzec, 23 marzec, 25 marzec, 3 kwiecień, 7 kwiecień, 10 kwiecień, 6 czerwiec, 20 lipiec i 4 sierpień. To jest chyba 10 filmów, jeżeli dobrze naliczyłem. I były to same filmy, informacje o grach w Biedronce, unboxingi i były 3 gameplaye, także tyle co nic. I w końcu zielone światło dla Mister X'a, ponieważ 16 sierpnia pojawił się film Info Mister X 35, gdzie powiedziałem, że trwają już prace nad nagrywaniem, wrzucałem screeny z odcinka, był domknięty scenariusz, tam właśnie tak powiedziałem, faktycznie tak było, słuchajcie, był domknięty scenariusz, w sensie ja wiedziałem ogólnie, jak to będzie wyglądało, że będzie impreza, że kolega, uwaga spoiler, kolega Karla wpadnie pod samochód, że on nie będzie żył, że Karl będzie miał wyrzuty do Mietka, potem wiedziałem, że będzie ten Jeff na Grove Street i tak dalej. Ogólnie takie
takie historie ogólne, ja wiedziałem, jakie będą. Nie miałem tak w 100% wszystkiego wypisanego, ale wiedziałem, jak to będzie wyglądać, miałem zarys i tak dalej, słuchajcie. Ale później weszła zmiana koncepcji trochę tego Mister X'a, bo tam weszła sprawa na podzielenie odcinka, weszła sprawa też na zmianę trochę scenariusza, na dodanie nowych modyfikacji, na dodanie nowych zabójstw i tak dalej. I tak też było, pamiętam, że chyba stworzyliśmy dodatkowo to w Palomino Creek, to zabójstwo. Bo chyba w pierwszej wersji tego nie było, z tego co pamiętam, ale mogę się mylić, no słuchajcie, 3 lata minęły, także tak to wyglądało. W maju, czyli już to było jakiś czas przed tym filmem Info Mister X, ja robiłem już pierwsze nagrywki. I były to, słuchajcie, nagrywki właśnie początka odcinka, czyli tam, gdzie był tam, gdzie była ta impreza, komisariat i tak dalej. I co bardzo ważne, słuchajcie, ja nie miałem modyfikacji zrobionej do tego wypadku, który był pod komisariatem, gdzie ten kolega Karla zginął, ponieważ ja myślałem, że ja to zrobię bez modów. Zespawnowałem postać, ja ją tam puknąłem, ona się przewróciła, ale szybko zniknęła. Tak to niestety jest z tymi modelami postaci, że one od razu znikają, nie było też gapiów i tak dalej, mimo że ja je ustawiałem, samochód ustawiłem, to on mi zniknął i nie miałem tej sceny tak naprawdę, która potem została zrobiona jako modyfikacja Cleo. I to też mi przeszkadzało trochę w nagrywkach, bo nie mogłem nic dalej robić. Ja od razu, jak już miałem coś nagrane, to też od razu starałem się to montować, żeby była w miarę ta spójność i tak dalej, i tak dalej. I faktycznie tak było. No i 23 sierpnia pojawił się pierwszy teaser Mister X'a, czyli właśnie ta pierwsza scena, którą ja tam nagrałem. Od razu wiecie, jak ja już miałem coś nagrane, chciałem się od razu tym podzielić, żeby wam pokazać, że faktycznie już pracuję nad Mister X'em i tak dalej, i tak dalej. Także tak to wyglądało. I tak jak wspomniałem na początku, była też integracja z widzami 31 października, Dead by Daylight z widzami. Pozdrawiam was, chłopaki, bardzo serdecznie, bo to były tak naprawdę moje pierwsze nagrywki z widzami, także dzięki, że wpadliście. Tam był, słuchajcie, VGZ, z tego co pamiętam, był Capybara, był Young Chooks, byłem ja i chyba ktoś jeszcze. Może przepraszam. Robert chyba? Przepraszam, jeżeli nie pamiętam, ale fajne czasy, chłopaki, naprawdę bardzo chętnie bym wrócił do takich czasów, także jeżeli oglądacie i chcielibyście sobie pograć w coś, to wiecie co robić. 19 listopada 2018 roku, reboot Postala 3. Wróciliśmy na nowo do tego Postala, zacząłem go nagrywać od samego początku, także też zacząłem w końcu nadrabiać rzeczy na kanale. 2 grudnia pojawił się film Left 4 Dead 2 z widzami, pozdrawiam również bardzo serdecznie. Tam był Pan Szatan chyba, była Foxy, był Young Chooks i byłem ja. Chyba tylko 4 osoby, także pozdrawiam bardzo serdecznie, bardzo fajny materiał. 8 grudnia wróciłem w jednym filmie do GTA 5, był to film Zima w GTA, czy tam Zima w Los Santos, też bardzo fajny materiał, polecam bardzo serdecznie. 10 grudnia zapowiedź Święta w GTA i była to, słuchajcie, oczywiście zapowiedź Wigilii na Grove Street 2018. 24 grudnia była premiera, dosłownie premiera, ponieważ odcinek ten puściłem po raz pierwszy chyba w życiu. Tak mi się wydaje, jako taka premiera YouTube'owa, wiecie, z tym odlicznikiem, z czatem na żywo i tak dalej. I to był mega błąd, ponieważ mega skróciło zasięgi i ten odcinek ma bardzo mało wyświetleń, mimo iż moim zdaniem jest to jedna z najlepszych Wigilii, nawet chyba lepsza od tej z 2016 roku, także koniecznie nadróbcie, koniecznie obejrzyjcie, jak to wszystko wyglądało. No i niestety 24 grudnia to był ostatni film na kanale, nie było Sylwestra, bo nie miałem pomysłu, a nie chciałem nic robić na siłę. I też nie było kolekcji gier. W ogóle w 2017 roku też nie było, dużo się nie zmieniało w tej mojej kolekcji, także też nie było sensu robić non stop tego samego. Przejdźmy do roku 2019, który był przełomowy w całej mojej karierze na YouTubie. Okej, moi drodzy, 2019 rok przyniósł takie rzeczy jak paczkę od Running with Scissors, teaser Mister X, saszetki z Fortnite'a, Mister X GTA 5, saszetki z Fortnite'a 2, które szybko się skończyły, horrory, vlogi, ogólnie pokazanie twarzy, ponieważ to był face revealed również, seria z Pokémon Go, powrót do Toy Story 2, GTA San Andreas, jeśli chodzi o serię, był Q&A oraz Manhunt 1. 1 marca 2019 roku pojawił się drugi teaser Mister X i był to właśnie teaser z komisariatem, także to była ta scena, którą nagrałem wcześniej w 2018 roku. 1 kwietnia wrzuciłem Mister X GTA 5, ja mówiłem nawet wtedy, że 1 kwietnia zapraszam was na Mister X,
Nie powiedziałem, że będzie to San Andreas. Był to z GTA 5 i był to Mr. X z Iwoną. Także to było takie, to było też takie sprawdzenie, jak wygląda Mr. X w GTA 5. Moim zdaniem wyszło całkiem nieźle. Oczywiście nie dorównywało to w ogóle temu z San Andreas. To bardziej przypominało początki Mr. X'a w GTA San Andreas, jeśli chodzi o całe wykonanie, o teksty i tak dalej. Ciekawostka, miał powstać drugi odcinek, który miał poprowadzić Karl i miał jeździć maluchem. Taka ciekawostka, ale nie pojawił się ten odcinek z powodu tego, że zabrakło mi fajnych potworów w tym modzie. Ponieważ Mr. X mod w GTA 5 był po prostu średni i nie było zbyt dużo fajnych potworów. Także nie pojawił się drugi odcinek, może kiedyś się pojawi, zobaczymy. 19 kwietnia wbiłem 100 tysięcy subskrybentów na moim kanale. I był to przełomowy czas, ponieważ no wtedy już podjąłem decyzję, że się pokażę tą swoją mordę na YouTubie i będziecie wiedzieć, z kim macie do czynienia. I 18 maja, czyli praktycznie miesiąc później, po wbiciu 100 koła subów, face reveal. I oczywiście, słuchajcie, był to film w formie premiery, ja czytałem komentarze na czacie, to była masakra w ogóle dla mnie, totalny stres, no ale pokazałem twarz, otworzyliśmy przycisk, który tutaj sobie wisi, może mi się uda, słuchajcie, go jeszcze tutaj zdjąć i pokazać wam przy okazji, że on jest, ma się bardzo dobrze, tak wygląda, o, tam są jakieś prywatne rzeczy, ale słuchajcie, tak wygląda przycisk mój za 100 tysięcy subskrypcji, cały czas tutaj przy mnie jest i przypomina mi to, że zapracowałem to wszystko sam. I to dzięki wam, także dziękuję. Sam w sensie, że bez wybijania i tak dalej. O to mi chodziło. 27 maja wrzuciłem swój pierwszy na kanale vlog. I był to vlog z Warszawy, z Midpoint, a także z przedpremiery filmu Pokémon Detective Pikachu. 5 czerwca wrzuciłem swój pierwszy horror na kanale. Był to horror z kamerką i był to horror z gry Escape the Ayuwoki. 8 czerwca wrzuciłem film 30 faktów o mnie i tam mogliście się trochę więcej o mnie dowiedzieć. 25 czerwca wleciał film z informacją o Beach Party. Była to taka impreza w Trzciance. To też bardzo ważny dla mnie film, tak prywatnie, dlatego o nim tutaj mówię. Był to film z Tomkiem ze Social Music. Pozdrawiam, Tomek Rewo-Bagiński. W sumie u Tomka ostatnio wystąpiłem w podcaście. Jeżeli nie oglądaliście, nie słuchaliście tego podcastu, to zapraszam, jeżeli interesują was tematy muzyczne, ponieważ na takie tematy tam rozmawialiśmy. 28 czerwca był start serii z Pokémon Go, która ta seria jest trochę taka jakby zawieszona, ale nie. Jak po prostu mam jakiś fajny motyw i patent na odcinek, to go nagrywam, ale ogólnie słabo te odcinki się przyjmowały, dlatego tej serii tak za dużo nie było, ale prywatnie gram cały czas w boksy i będę brał udział w evencie Kanto, tym biletowanym. 1 lipca wleciał też bardzo ciekawy film na kanał, ponieważ był to powrót Piły. Co prawda w małej modyfikacji do tejże właśnie gry, ale na chwilę wróciliśmy sobie do Piły. No i w wakacje też, słuchajcie, wróciliśmy sobie do serii 20 minut z, tam były jakieś modyfikacje z GTA, tak jak wcześniej, typu tam GTA Underground 2, GTA Alien City, GTA Sunrise, dokładnie, i tak dalej. 28 wrzesień to drugi vlog na moim kanale i słuchajcie, to był bardzo ważny film, ponieważ był to vlog charytatywny. Był to vlog charytatywny, który... Zresztą obejrzyjcie. Impreza, pieniądze przekazane na schronisko raz dom dziecka. Obejrzyjcie koniecznie. 1 października seria z gry GTA Long Night. Był to mod z Vice City połączony. Miała to być seria nagrywana przez cały październik, ale zrezygnowałem. Triggerowała mnie ta gra strasznie, nie mogłem przejść tych misji, non stop mnie wywalało, w sensie, że przegrywałem te misje i porzucałem je i tak dalej. I ja nie chciałem się denerwować, nie chciałem nic robić na siłę, odpuściłem tą grę, może kiedyś wrócimy, zobaczymy. 14 października wrzuciłem film z Postala 4, był to pierwszy film na polskim YouTubie, jeśli chodzi o Postala 4, chciałem być jak najszybszy, od razu kupiłem grę, jak tylko zobaczyłem, że weszła na Steama i od razu ją nagrałem, także pojawił się materiał z tej gry na moim kanale. 31 października wrzuciłem Dead by Daylight z widzami i był to specjal halloweenowy, bodajże z Michaelem Myersem, nie, z Michaelem Myersem był pierwszy, a to był z Leatherface'em chyba. 11 listopada seria z Panem Szatanem z Postala 2, 5 dni pod rząd, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, dokładnie tak jak w Postalu, był to taki maraton z Postala 2 właśnie z Panem Szatanem. Apocalypse Weekend leży i czeka. Panie Szatanie, czy my go kiedyś nagramy, czy nie? Widzowie czekają, dostaję pytania o to, także jeżeli Pan Szatan jest nadal zainteresowany Postalem 2 Apocalypse Weekend,
no to myślę, że 2021 to będzie ten rok, gdzie nagramy w końcu Apocalypse Weekend, panie Szatanie. 25 listopada wróciliśmy do Toy Story 2 i był to maraton codziennych odcinków, żeby tylko szybko zakończyć tą serię, a była zawieszona w 2016 roku, ponieważ gra mi się w ogóle nie odpalała, był jakiś tam błąd, wyskakiwał, już nie pamiętam dokładnie, ale w końcu mi się udało uruchomić grę i dokończyliśmy serię. 2 grudnia start serii z GTA San Andreas, była to seria fabularna, czyli po prostu przechodzimy całą fabułę, seria jest jakby trochę zawieszona, ponieważ no zeszłoby się bardzo długo z tym wszystkim, a też jakby chce się skupić na innych ważnych rzeczach, niżeli na takiej totalnej fabule GTA San Andreas. 6 grudnia wrzuciłem film Mikołajki w GTA, była to oczywiście fabuła z GTA San Andreas, ale były tam, słuchajcie, pierwsze, chyba w tym roku, w 2019 roku, pierwsze informacje o Mister X 35, ponieważ powiedziałem, iż Mister X 35 będzie w drugiej połowie 2020 roku, ponieważ ten początek roku zawsze na YouTubie jest strasznie ciężki, jakby wiecie, jest zawsze spadek po super udanym grudniu, także słabo wrzucać tak dobry film właśnie na początek roku, gdzie po prostu wszystko będzie tak w dół. Także powiedziałem, że będzie w drugiej połowie 2020 roku. 12 grudnia ruszyliśmy z serią z Manhunta pierwszego, która też jest zawieszona, ponieważ YouTube ucina zasięgi każdemu odcinkowi, wiadomo, ze względu na brutalność i tak dalej. No i też ta seria niespecjalnie się przyjęła w porównaniu do Manhunta drugiego, który był wcześniej, także to też mnie trochę zdemotywowało do tego wszystkiego. No i ta seria jest również, powiedzmy, zawieszona. 18 grudnia powstało pierwsze Q&A na moim kanale. 24 grudnia specjal wigilijny, świąteczny specjal GTA San Andreas, odcinek fabularny z Karlem, z Mietkiem i z Alexem, takie trochę nawiązanie do Mister X'a. 29 grudnia film z kolekcji gier 2019 plus Room Tour, o którym wspominałem w poprzednim odcinku z kolekcji gier, ponieważ powiedziałem, że tam jak chcecie Room Tour, tam dajcie znaka i tak dalej. No i pojawiła się kolekcja gier właśnie z Room Tourem. Kolekcja bardzo opustoszała, ponieważ pozbywam się kolekcji, pozbywam się gier, także tak to wyglądało. No i grudzień i cały rok 2019 zakończyłem filmem 31 grudnia oczywiście i był to Tomb Raider plus Piccolo. Grałem sobie w Tomb Raidera w Sylwestra, w sensie to był sylwestrowy film. Grałem sobie w Tomb Raidera, opowiadałem trochę o Sylwestrze w moim życiu, jak to wyglądało na przestrzeni lat. Piłem sobie Piccolo na tym filmie, Doritoski jadłem i zimne ognie odpalałem. Także słuchajcie, tak zakończyłem rok 2019 i czas na totalny przełom. 2019 to jeszcze nic. 2020. Powrót Mister X. 2020 rok. Mój brat Niedźwiedź, info o nowym kanale, Sąsiedzi z piekła rodem, zapowiedź 35 odcinka, Mister X 35 i powrót do Mister X-owych wywiadów. Lecimy. 5 stycznia był film informacyjny na temat aukcji woźpowej. Był to mój w ogóle pierwszy woźb, w którym brałem udział, jeśli chodzi o mój kanał. W tym roku również wezmę udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, a co będzie dokładniej na tej aukcji, opowiadałem na moim Instagramie, pokazywałem nawet dokładnie, co to będą za przedmioty, także już teraz was koniecznie zapraszam na film. 31 stycznia się pojawi film o aukcji, a także ruszy wtedy aukcja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z moimi itemami. 25 stycznia wrzuciłem film z planami na 2020 rok, w którym powiedziałem, że będę na imprezach, festiwalach ze znajomymi, będę się bawił, że przeprowadzkę będę miał i studia i co i gucio, ponieważ przyszło wiadomo co. Światowy problem i wszystko mi poucinało. Nie miałem kompletnie nic z tych planów, niestety. 1 lutego pojawił się film ze startem serii Kidzone'owej Mój Brat Niedźwiedź. 22 lutego była informacja o evencie Social Zone, gdzie mogliście mnie spotkać. Był to taki event właśnie z youtuberami, influencerami i druga edycja tego właśnie eventu pojawi się w czerwcu tego roku, jeżeli wszystko się uda i tak dalej. Miało być w marcu, niestety musieliśmy przesunąć. Musieliśmy, ponieważ jak na jedynce byłem twórcą, tak na dwójce jestem jednym z członków teamu Social Zone i pracujemy nad tym projektem. Ja też właśnie pracuję w tym projekcie i mamy nadzieję, że w czerwcu się spotkamy, także zapraszam was na Social Zone, zbijemy piąteczkę, zrobimy sobie zdjęcie, pogadamy i będzie naprawdę fajnie, także już teraz was serdecznie zapraszam. 16 marca wrzuciłem film Reakcja na mój pierwszy film i był to film, w którym reaguję na samochodziki pszczółkę. 3 kwietnia wrzuciłem kolejny film z reakcją na moje stare filmy. 22 kwietnia zacząłem serię z Minecrafta i na tym odcinku ją zakończyłem, ponieważ
nie przedłużyliśmy serwera, nie opłaciliśmy, zapomnieliśmy i nam usunęli serwer niestety. 2 sierpnia wrzuciłem film z GTA San Andreas ze spoilerami 35 odcinka. Powiedziałem tam, jak będzie wyglądał odcinek, trochę też zapytałem widzów, jak miałoby to wyglądać, w sensie zapytałem w sumie na live na mojej grupie, a tam powiedziałem na filmie, jak to będzie wyglądać. Koncepcja była dwuczęściowa, ale potem się przekształciła w jeden długi odcinek, o tym powiem w ciekawostkach. No i powiedziałem też, że zrobimy fabularną zapowiedź z normalnymi postaciami, z takimi rzeczywistymi i też powiedziałem, że będzie tam ktoś znany. I faktycznie tak miało być, ponieważ w zapowiedzi zostały wycięte 2 sceny, w tym ta scena z tą taką znaną postacią i teraz już mogę wam powiedzieć, iż tą postacią miał być Arkadiusz Pan Pawłowski. Scena była dla Arka rozpisana i tak dalej, byliśmy gotowi na wszystko, ale niestety sytuacja była jaka była, nie mogliśmy się spotkać, nie mogliśmy tego nagrać i niestety nie wyszło. 4 sierpnia wrzuciłem film o Akinatorze i tam właśnie Akinator zgadł Mietka z Mister X, a mnie nie. 4 września wrzuciłem film o memach Mister X-owych z mojej grupy na Facebooku Mietki Asasyna, zapraszam bardzo serdecznie. 10 października start serii Sąsiedzi z Piekła Rodem. Seria jest zawieszona w pewnym sensie, ponieważ od tamtej pory mam duże problemy z moim programem do montowania i za każdym razem wywala mi klatki. W sensie mam błąd klatki podczas renderowania i żebym ja wiedział, która to klatka, to fajnie, ale ja nie wiem i muszę szukać sekunda po sekundzie, a to jest totalnie pracochłonne i to też mnie mega odepchnęło od nagrywania gier, ponieważ no jeżeli miałbym mieć takie problemy przy renderowaniu, to totalna masakra. 31 października wrzuciłem halloweenowy specjal z Mietkiem, gdzie ja jako Assassin 08 sterujący Karlem w GTA San Andreas fabule wziąłem do odcinka Mietka z Mister X'a i jeździliśmy sobie po takich tajemniczych miejscach szlakiem Mister X'a właśnie z Mietkiem i tam opowiadaliśmy o tym, jak to wszystko wyglądało w odcinkach i też tam powiedziałem mniej więcej, jak będzie wyglądać sprawa z Mister X, kiedy będzie i tak dalej, ale co bardzo ważne, słuchajcie, w sumie w 2020 roku było mało filmów, tak stosunkowo, ponieważ nie miałem zbytnio na to czasu. Tak jak powiedziałem wcześniej, info o nowym kanale, nie powiedziałem tutaj dokładniej, kiedy był ten film i tak dalej, ponieważ film już jest jako prywatny i jakby cała informacja o tym nowym kanale, o tym projekcie, w którym brałem udział, to już jest totalna przeszłość dla mnie, ale od lutego do października brałem udział w takim projekcie Talentobranie. Byłem twarzą tego projektu. Bardzo dużo czasu pochłaniał ten projekt. Słuchajcie, live z uczestnikami, ocenianie uczestników, jeśli chodzi o ich wokale i tak dalej. Spędzanie bardzo dużo czasu nad tym wszystkim przez tyle miesięcy, to jest naprawdę wow. Nie miałem czasu wolnego dla siebie, tak prywatnie, żebym usiadł, coś tam sobie porobił, ponagrywał. Jeżeli miałem jakiś czas, to takie szczątkowe materiały, jak widzieliście na kanale. Nie miałem też czasu skupić się totalnie na Mister X-ie, dlatego też tego Mister X-a wcześniej nie było, ponieważ tak jak powiedziałem, Talentobranie pochłonęło cały mój czas i do października byłem jakby związany z tym projektem, a później już jakby jestem wolnym człowiekiem w pewnym sensie i zacząłem wtedy już kombinować nad Mister X-em. I zanim tutaj powiem o całym Mister X-ie, w październiku zrobiłem sobie trochę wolnego dla siebie i ten październik jakby trochę był takim odpoczynkiem dla mnie. Natomiast słuchajcie, w listopadzie faktycznie powiedziałem, że biorę się za Mister X-a. Premiera Mister X-a miała być 27 listopada, ale nie wyszło. Nie wyszło z prostego powodu i do tego wprost się przyznaję. Po prostu przedłużyłem sobie moje wolne, ponieważ chciałem poświęcić jeszcze więcej czasu dla siebie, czyli po prostu trochę wolnego mieć dla siebie i tak dalej, i tak dalej. No i niespecjalnie zajmowałem się Mister X-em. W sensie ja go tam nagrywałem sobie i tak dalej, ale bardzo mało. W sensie mogłem więcej czasu na niego poświęcić w listopadzie i ten film mógł być w listopadzie faktycznie 27, ale się nie pojawił. Po prostu za mało czasu na niego poświęcałem, przyznaję się bez bicia, jak najbardziej jest to prawda. No ale cóż, no nie przeskoczę tego, trudno stało się, ale film w końcu wyszedł. 6 grudnia w Mikołajki prezent. Zapowiedź 35 odcinka Mister X, zapowiedź fabularna, którą nagrywaliśmy w sierpniu, właśnie jak się spotkaliśmy z całą ekipą. I zapowiedź z jednej strony na premierze, hahaha, co to jest, ale potem jednak ludzie mówili, fajnie to nawet wyszło, fajna zapowiedź, taka trochę inna i w końcu będziemy mieli Mister X-a, który słuchajcie, wyszedł 11 grudnia 2020 roku, po tylu latach czekania, w końcu Mister X ujrzał światło dzienne, 35 odcinek. Przyjął się bardzo fajnie, powrót Jeffa The Killera,
Tam dużo osób narzekało, słuchajcie, że nie było walki i tak dalej. O tym powiemy sobie w ciekawostkach. 25 grudnia, Mister X-owe wywiady, na święta film również się pojawił. Były to właśnie wywiady z Karlem. No i 31 grudnia, film, który wpadł mi do głowy 2 godziny przed całym nagrywaniem, czyli życzenia świąteczne, które były tam poprzedzone też, znaczy poprzedzone, tam w tym filmie też były dzikie tańce, fajerwerki i tak dalej, i tak dalej. Trochę się, słuchajcie, nagadałem. Prawdopodobnie, jeżeli widzieliście początek, że część druga jest podzielona na dwie części, że tak powiem, to pewnie tak będzie, ponieważ z tego, co tutaj patrzę, no już przeszło godzinę nagrywam. Także, moi drodzy, to chyba tyle. Powiedziałem chyba wszystko, co mogłem. Tam dużo oczywiście pominąłem, żeby ten film nie trwał jakoś bardzo, bardzo długo, ale i tak trwa bardzo długo. Słuchajcie, w skrócie podsumowując, dlaczego nie było Mister X-a? Po pierwsze, nie miałem pomysłu, nie miałem modów, trochę się to utrzymywało. Potem w listopadzie miałem otrzymać mody, też jakby 2018, totalnie praca, więc nie miałem trochę czasu na to wszystko. Urwany kontakt z Dragon Ghostem. To też było to, słuchajcie. No i tak to się przeciągało do 2018 roku, do końca. 2019 rok, teasery Mister X-a w końcu zacząłem nagrywać. 2020 rok, talentobranie i nie tylko, ponieważ też miałem inny projekt, na którym też pracowałem i nie miałem zbytnio czasu, żeby się w 100% poświęcić Mister X-owi. No ale już w tym 2020, pod koniec roku, w sensie listopad, grudzień, w 100% poświęciłem się Mister X-owi. Moi znajomi mogą to potwierdzić, słuchajcie, to ile ja czasu spędzałem nad Mister X-em. Dzień, noc. Po kilkanaście po prostu godzin przy komputerze. Nagrywanie, montowanie. Ale zrobiłem to. Udało mi się, wyszedł naprawdę bardzo fajny odcinek moim zdaniem, a kolejny już w drodze. Moi drodzy, serdecznie Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał i obejrzeliście w całości. Jeżeli tak, zostawcie lajka, zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze go nie zrobiliście. Napiszcie komentarz, jak Wam się podobało. Zostawiajcie pytania do trzeciej części, czyli do części ciekawostki i pytania. No i to chyba tyle. Dziękuję jeszcze raz za uwagę, dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia w kolejnej części, która prawdopodobnie za tydzień, chociaż nie wiem dokładnie, kiedy oglądacie ten film, ponieważ pewnie podzieliłem to na dwie części, nie mam bladego pojęcia. Dzięki jeszcze raz, trzymajcie się, do zobaczenia, do następnego i cześć.